Korzystając z tego, że i tak nie mogę spać, chciałabym podjąć jeszcze jeden temat, tym razem taki dosyć ważki, a mianowicie temat popularnych w naszym kręgu samookaleczeń. Sama nie mam tego typu doświadczeń, tak typowo, typu jakieś tam blizny, szramy, inne rzeczy. Natomiast zawsze interesował mnie mechanizm, który powoduje ludźmi robiącymi w ten sposób ze swoim ciałem, i przeprowadziłam takie małe badania, sporo rozmów z osobami, które tego doświadczyły. Mam też takie osoby w swoim otoczeniu, i z tego, co usłyszałam, to właściwie istniały dwa główne powody, dla którego ludzie dopuszczali się samookaleczeń, czyli krzywdzili swoje ciało. Więc po pierwsze było to związane z brakiem akceptacji i chęcią ukarania się. Osoby, z którymi rozmawiałam, mówiły, że nie czuły, że nie zasługują na nic dobrego w życiu, że są złe i że tak naprawdę w momencie, kiedy były okaleczone, to dopiero czuły, że są dobrze traktowane. Natomiast drugim takim powodem była chęć po prostu uzyskania ulgi, tak? Zepchnięcia z siebie napięcia, złości i innych rzeczy. I tę funkcję wypełniała tutaj autoagresja. Wydaje mi się, że temat jest bardzo złożony i tak naprawdę bardzo bliski wszystkim osobom, nie tylko tym, które na pamiątkę swoich bardzo negatywnych emocji w stosunku do siebie i bólu mają na ciele szramy. Myślę, że tak naprawdę dotyczy to każdego z nas, że wszyscy w jakiś sposób próbujemy skrzywdzić siebie w momencie, w którym czujemy się nieadekwatni. Jest to związane z tym, że od początku, jako dzieci, mamy już wmawiane, że coś jest dobre, coś jest złe. Od początku nagradzają nas i karzą za nasze uczynki. A jak to ładnie mówi Ruiz w swojej książce, którą zresztą Wam gorąco polecam, i tytuł dokładniej na miarę umieszczę w filmiku. On mówi o tym, że wszyscy jesteśmy tresowani. Są to cztery ścieżki, mówią o tym, w jaki sposób można to zmienić w naszym życiu. Natomiast jakby docelowo nas się tresuje, nas się układa tak, żebyśmy mogli funkcjonować sobie w tym społeczeństwie jakby bezkolizyjnie. Żyjemy właśnie w takim ciągłym śnie, jednym wielkim, globalnym. Nie mamy ze sobą tak naprawdę styku. Wszyscy jesteśmy poranieni emocjonalnie. Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo skrzywdzeni, bardzo, bardzo smutni gdzieś głęboko w środku. I wytwarza się w nas taki mechanizm, o którym również mówi psychologia, jak wewnętrzny sędzia. Mamy też swoje wewnętrzne dziecko, więc kiedy wewnętrzne dziecko usiłuje na coś zareagować żywiołowo, jest hura, hura i tak dalej, wewnętrzny sędzia może powiedzieć: nie, słuchaj, postępujesz źle, nieprawidłowo, ocenia cię, krótko mówiąc, cały czas cię ocenia, ty siebie oceniasz. W związku z tym, jeśli postąpisz niezgodnie ze schematem, który w jakiś sposób został ci wpojony, ale nie jest naturalny, czujesz potrzebę ukarać siebie. Często też tak naprawdę, nawet jeśli fizycznie nie potniesz ciała, nie zechcesz się rozdrapać czy zrobić sobie innej krzywdy, to krzywdzisz się na przykład wchodząc w toksyczne relacje albo torpedując swoje własne działania po to, żeby ukarać siebie za to, co zrobiłeś źle, za to, że po prostu jesteś nieadekwatny w swoich własnych oczach, nie odpowiadasz wizerunkowi siebie, który sobie stworzyłeś i chciałbyś, żeby on tak po prostu funkcjonował. Z drugiej jednak strony szukasz jakiegoś sposobu na ujście tych negatywnych emocji. I tak jak dla niektórych jest to autoagresja, dla mnie na przykład zawsze była to agresja.
Jak wiemy, nawet teraz powstają te pokoje, w których można wszystko porozwalać tam młotkiem czy baseballem. Mówi się, że to przynosi ulgę. Bo generalnie dla nas agresja jest metodą na rozładowanie napięcia. Dlaczego? Pewnie bierze się to jeszcze z epoki takiej bardzo pierwotnej. Jednak jakąś tam część mózgu mamy jeszcze z epoki, kiedy ewoluowaliśmy od krokodyla. Więc ta agresja u nas funkcjonuje pod wpływem adrenaliny. Jeśli powiąże się to z tym, że nasz mechanizm nie pozwoli nam zepchnąć winy za to, co robimy na kogoś, czyli zastosować przeniesienia, tylko weźmiemy to wszystko na klatę, na siebie, to możemy chcieć właśnie skrzywdzić siebie. Jak słuchałam osób, które opowiadały o swoich doświadczeniach właśnie z samookaleczaniem, przyszło mi do głowy, że u mnie chyba podobny mechanizm działa w przypadku tatuaży. Ja co prawda nie mam blizn, ale jak widzicie, tych tatuaży trochę mam. Mam ich w sumie w tym momencie 8. I pierwszy powstał po takiej bardzo poważnej spinie z mamą, którą miałam już jako dorosła osoba. Była to dla mnie bardzo trudna sytuacja. I potrzebowałam po prostu odreagować. I jakby z całym impetem, pędem i brakiem przemyśleń poszłam sobie po prostu zrobić tatuaż. Bo tak wiecie, tak jak to większość osób, nosiłam się z taką myślą, że może zrobię ten tatuaż, może go nie zrobię, nie mogłam się zdecydować na wzór, a to był po prostu spontan, potrzeba odreagowania. Nie mogę powiedzieć, że robienie tatuaży sprawia mi ból. Nie, bo tak nie jest, to nie boli. To znaczy, to jest kwestia indywidualna, tolerancji, dla mnie nie boli. Natomiast jest to rodzaj pamiątki. Na pewno każdy z moich tatuaży jest pamiątką po czymś, co mnie bolało, po czymś, co musiałam przepracować. Im większy tatuaż, tym większe przepracowanie relacji, tudzież jakiejś sytuacji, tudzież jakichś przekonań. Każdy z nich jest dla mnie czymś ważnym, jest częścią mnie. Natomiast doszłam do takiego wniosku w którymś tam momencie. Stanęłam tak, patrzę na siebie, kiedy stałam naga przed lustrem i mówię, choroba, mam coraz mniej skóry na skórze, tak, czystej, gołej, niedługo się zamienię w ściankę z graffiti. I tak patrzyłam na siebie i chyba po raz pierwszy w życiu stwierdziłam, że moje ciało było ładniejsze bez tatuaży. Było po prostu, było prawdziwe. Ale nie żałuję żadnego ze swoich tatuaży, nie żałuję żadnej swojej decyzji, ponieważ one są częścią mnie i tak naprawdę w tym momencie zdam sobie sprawę, że skoro już je mam, to mogę mieć też i następne, bo tak naprawdę tu nie ma żadnego znaczenia. Czy mamy tatuaż, czy nie mamy tatuażu, czy mamy szramę, czy nie mamy szramy. Ludzie zawsze będą czuli potrzebę oceniania nas, bo tak ich wychowano, tak ich wytresowano. Zawsze pamiętajcie o tym, że to nie jest to, że robią to, bo są złośliwi, że robią to, bo jest to celowe z ich strony i wymierzone w was. Sorry, powiem szczerze, nie jesteście pępkami świata. To znaczy, każdy z was jest najważniejszą osobą w swoim własnym życiu. Zapamiętajcie, bez względu na to, czy się kochacie w tym momencie, czy się nienawidzicie, nie ma dla was, i możecie to poczuć, nikogo ważniejszego niż wy sami. Dlatego jeśli czujecie się do dupy, to wasze życie jest do dupy. Jak czujecie się szczęśliwi, to jesteście szczęśliwi bez względu na to, co kto by dookoła nie zrobił, bo to jest tylko wasza interpretacja. Nie same wydarzenia nas krzywdzą, jak ktoś powiedział, i nie ludzie, tylko sposób, w jaki postrzegamy i prawo, jakie im dajemy. W związku z czym tak naprawdę, jeśli macie wywalone na to, co myślą o was inni, to i was to nie dotyka. A oni nie oceniają tak naprawdę was. Oni oceniają siebie. Nie możemy patrzeć przez pryzmat niczyj inny niż swój własny. No bo patrzysz swoimi oczami, nie cudzymi. Taka zwykła, prosta rzecz. Więc jeśli ktoś was ocenia, ocenia siebie, ocenia swoje przekonania, ocenia swój własny ból. Nie bierzcie tego do siebie. To, że ktoś pomyśli coś o waszej szramie, o waszym tatuażu, o waszej, za przeproszeniem, kroście na gębie, to jest jego prywatna sprawa.
Ważne jest to, jak wy się ze sobą czujecie. Wszystko, co macie na sobie, możecie albo zmienić, jeżeli już dłużej jakby wam nie pasuje, bo to jest tak naprawdę tylko ubranie, tak? Każdą, za przeproszeniem, sznytę można również usunąć raserem, można zrobić bardzo dużo różnych rzeczy, jeśli już nie czujecie się w tym komfortowo. To jest na tej zasadzie, że ktoś na przykład nosi całe życie czarne, a potem dochodzi do wniosku, nie chce jednak wyglądać jak wiosenka i zaczyna się ubierać wiośnianie, bo jakby wyrósł z tamtego schematu myślowego. Ale jeżeli, możecie też po prostu to zaakceptować, w sensie taki jestem, to jest moje ciało, moja historia. Dzięki temu, co się zdarzyło w moim życiu, bez względu na to, jak bardzo bolesne by to nie było, jestem teraz tym, kim jestem. Jestem bogatszy o doświadczenia, jestem mądrzejszy, jestem po prostu tutaj. I myślę, że to jest, przynajmniej dla mnie to zdało egzamin, ale wiecie, akceptacja jest u mnie podstawą, tak? Akceptuję wszystkie swoje decyzje. Nie mówię, że ze wszystkimi czuję się do tej pory komfortowo, bo to byłaby bzdura, tak? Są rzeczy, które się na kurde trzeba było zrobić inaczej. No ale tak czy siak, co się stało, to się już nie odstanie. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Generalnie w związku z tym staram się być okej. Z każdą swoją szramą na duszę, uwierzcie mi, żeby można to zobaczyć, to byłabym jak żywe zombie. I myślę, że tak w ogóle, jeżeli coś was boli i doskwiera, to mimo wszystko próbujcie myśleć o tym tak, że nic na świecie nie jest warte waszego bólu. I żeby mimo wszystko próbować odreagowywać w jakiś sposób, o którym z góry wiecie, że nie będziecie go później żałować. Czyli na przykład, jeżeli do tej pory żałowaliście, że macie pocięte całe ręce i wstydzicie się z nimi wyjść, to może nie tnijcie się dalej, a żeby potem wstydzić się jeszcze bardziej, bo to znaczy, że ten problem jest dla was nieprzepracowany. Tylko nie wiem, na przykład idźcie do takiego pokoju, weźcie baseball, rozwalcie coś, ewentualnie jak ktoś nie ma możliwości, to po prostu porzucajcie sobie poduszką o ścianę, powrzeszczcie, nie wiem. Ewentualnie są osoby, którym pomaga sport, można pobiegać, można potańczyć, można pokrzyczeć, można starać się w różny sposób rozładowywać napięcie. Oczywiście też można pójść na terapię i porozmawiać na temat tego, jak radzić sobie z rozładowywaniem napięć. I nie kamienujcie się za to, co już się stało. W sensie dajcie sobie miłość, dajcie sobie akceptację, zrozumienie, że tak powiem, przytulcie to swoje wewnętrzne dziecko, przytulcie jej i powiedzcie, nie gniewam się na ciebie. Po prostu nie gniewam się na ciebie, kocham cię ze wszystkim tym, co zrobiłeś. Podobno jest to najtrudniejsze ćwiczenie, jakie można wykonać, ale jeżeli akurat nie macie fazy depresyjnej, bo w depresyjnej nie polecam, a możecie spróbować stanąć sobie przed lustrem, popatrzeć na siebie i powiedzieć sobie coś miłego. Może nie zaczynajmy z grubej rury, odkocham cię, bo to zaboli, bo poczujecie taki wewnętrzny dysonans, że to nie jest prawda, ale może zacznijcie od tego, że wybaczam ci. Można zacząć od tego, co się sobie wybacza. To też jest fajne ćwiczenie. I mówię, próbujcie sobie z tym pracować, zobaczcie, jak wam wyjdzie. I dajcie przy okazji znać, jak to dla was zadziałało. Trzymajcie się, pa, pa.